Czerwona kartka, czerwona kartka, czerwona kartka. Nie kłócić się z sędzią. Czerwona gleba. Tak właściwie to nie wiem, co się stało, Kruca. Dwa dni temu przyszedł do mnie Kapturek i Kruca, jak on się nazywa? Spaczek? Nie. Śpioszek? Nie. A, Drzemek! No i... Pani babciu, zmęczyła mnie ta wyprawa. Chyba się zdrzemnę. Mogę z komputera skorzystać? Powiem chłopakom, że dotarliśmy. I się Kruca zgodziłam. Drzemek i Enter. Obrać pomidorki ze skórek? Głupie to. Tak, głupie to. Tak jest. Dwa dni temu byłem u krasnoludków. Omawiałem z mądralem, jak można wykorzystać w walce z leśną przestępczością jego nowy wynalazek. Rozmowy wydawały się być wysoce owocne, albowiem większość wynalazków mądrala znajduje zastosowanie w praktyce. I można to umieścić w preliminarzu. Co? Ofermyk? Ofermyk pisze, że moje wynalazki są głupie? Czekaj, co powiesz na to, Ofermku? Ktoś, kto nawet nie posiadł umiejętności obsługi hulajnogi, nie powinien krytykować geniusza. Kichaczu był u mnie wczoraj. Robiliśmy przymiarki do mojej sukni ślubnej, bo książę poprosił mnie o rękę i już prawie mieliśmy ten wymarzony krój. Tu za dużo. Tu dodamy. O, tu jeszcze czegoś brakuje. Zobacz na tę suknię od Nilarda. Będzie podobnie, ale dodam trochę lekkości, tak charakterystycznej przecież dla moich projektów. Mam wiadomość? Zaraz, oznaczono cię na zdjęciu. Pokaż. Ale fota, ale masz tu strój jak moje siostry. Nie, jestem skompromitowany. Jak ja się ludziom pokażę? Czekaj, mądralku, co na to powiesz? Ja tam nie wiem, zajęty byłem. Ale mina tego przerośniętego... w kapeluszu... Jako nowo mianowany zastępca Gajowego mam ci powiedzieć. Spokój ma być w lesie, bo jak nie... Co? Jak jakiś chory portier? W kapeluszu? Zemsta! I Śmieszko to lubi? Zemsta! I ty przeciwko mnie, Ofermku? Zemsta! Zemsta na wroga! No, i tak to się Kruca zaczęło. A następny dzień to było Kruca istne pandemonium. A ty wstydzioch się nie chowaj. Niegrzeczności wielkiej trzeba się przeciwstawiać siłą i godnością. My im już damy popalić. Ale to tak nieładnie. Jak my w domu się pojawimy? A w szkole? Ojojoj. Pisz! Głupi głupol, matą, osioł, głupi osioł, głupi matą, osłowaty głupi. Oh,
po krótkim postępowaniu wyjaśniającym i niemożności ustalenia winnego, postanowiliśmy doprowadzić do konfrontacji. Bo to Kruca stawało się nie do wytrzymania. I szlachetna rywalizacja sportowa miała pomóc. A co tu się stało? A kto tu zaczął? On. Ale jak zaczął? Bo napisał. Bo dorysował. Bo się śmiali. Bo powiedzieli, że... Bo mnie wyśmiewali. Oj, chłopaki, co wy tak? Bo chciałem wam powiedzieć, że się pomyliłem i wpisałem coś głupiego.